Szanowni Państwo, kolejny, ostatni punkt to są poświadczenia i komunikaty. Kolejna sesja odbędzie się 27 marca o godzinie 17:30. Przeczytam może odpowiedź na wniosek w sprawie prowadzenia obrad sesji, czyli odnośnie ograniczania czasu wypowiedzi. Szanowni Państwo, przeczytam. Przewodniczący, Szanowny Pan, Sławomir Góra, Przewodniczący Rady Dzielnicy 16. Szanowny Panie Przewodniczący, w odpowiedzi na Pana pismo z 29 stycznia dotyczące ograniczenia czasu wypowiedzi członkom Rady Dzielnicy oraz mieszkańcom podczas sesji Rady Dzielnicy 16 w Wieńczyce oraz interpretacji stosownych zapisów statutu i regulaminu Dzielnicy 16 uprzejmie wyjaśniam, co następuje. W obecnie obowiązujących zapisach statutu i regulaminu Dzielnicy 16 w Wieńczyce z uwagi na cel oraz charakter niniejszych regulacji brak jest szczegółowych postanowień dotyczących procedowania punktu porządku obrad, oświadczenia i komunikatu. Rozważając kwestie związane z tym konkretnym punktem porządku obrad, należy mieć zatem na uwadze całość obecnie obowiązujących uregulowań przedmiotowej materii. Kwestia udziału w dyskusji oraz związane z tym uprawnienia przewodniczącego określone zostały w paragrafie 12 i w paragrafie 23 regulaminu Dzielnicy 16 w Wieńczyce. Stosownie do postanowień paragrafu 23 ust. 1 regulaminu głos w dyskusji nie może trwać dłużej niż 3 minuty, a w razie ponownego zabrania głosu 1 minuty. Przewodniczący może nie udzielić głosu osobom zgłaszającym się po raz trzeci w tej samej sprawie. Paragraf 23 ust. 2 regulaminu. Jednakże zgodnie z dyspozycją paragrafu 12 ust. 1 regulaminu w przypadku, gdy w czasie i w miejscu obrad Rady forma lub treść wystąpienia mówcy w sposób oczywisty narusza powagę sesji, przewodniczący może odebrać mu głos, odnotowując ten fakt w protokole sesji. Zapis ten przyznaje przewodniczącemu konkretne uprawnienie, którego celem jest usprawnienie pracy Rady oraz zapewnienie prawidłowego przebiegu obrad sesji. Stanowi on zatem uszczegółowienie pewnych ogólnie określonych uprawnień i kompetencji związanych zarówno z prowadzeniem sesji, jak i organizowaniem pracy Rady, określonych w paragrafie 17 ust. 6 regulaminu, który to przepis stanowi, iż w sprawach dotyczących przebiegu obrad w trakcie posiedzenia sesji rozstrzyga przewodniczący obradem. W gestii przewodniczącego leży zatem zarówno ocena, czy treść i sposób wystąpienia mówcy w sposób oczywisty naruszają powagę sesji, jak również czuwanie nad sprawnym przebiegiem sesji, a co za tym idzie, przestrzeganiem ustalonych limitów czasowych. Uprawnienia te dotyczą wszystkich punktów porządku obrad. Z poważaniem dyrektor Kancelarii Wanda Kowalówka. Wyjaśniłem, myślę, że jest to odpowiedź merytoryczna na tą prośbę Pana i wydaje mi się, że jest to na tyle jasne, że nie trzeba tego komentować. Prawda? Znaczy, no, dla mnie jest też jasne, czyli że tak powiem, nie ma jak uregulować prawnie. Do tego punktu specjalnie, do tego punktu. Nie ma. Czyli można mówić ile się chce, tylko że na temat, prawda? Jak nie na temat. Przepraszam. Napisane jest 3 minuty plus minuta, ewentualnie w drugim tym. I za trzecim razem mogę nie dopuścić. Znaczy, to jest na zasadzie wnioskowania, to jest na zasadzie, że nie ma, dlatego oni jakby, że nie ma do tego punktu, czyli, ale natomiast oni jakby przyjęli zasadę, że ponieważ nie ma, to na zasadzie taki, że no ktoś tak wymyślił taką interpretację, ale to wcale ktoś inny będzie, powiedzmy, wymyślał, któryś inaczej. Panie radny, pan ma tutaj to w wersji papierowej. Polecam, jeżeli jest jakiś internet, ale ma pan. Ale mam. Ma pan, bo dostał ode mnie wersję elektroniczną. I jest prośba, to jest naprawdę jasno napisane. Tak jasno napisane, że dyskutowanie z tym zaczynam zastanawiać się, czy rzeczywiście ktoś chce to przyjąć do wiadomości. Jest napisane konkretnie i ja myślę sobie, że trzymajmy się tego, a ja staram się być na tyle elastyczny w niektórych sytuacjach, że nie robię sztucznych problemów, chyba że ktoś tej, że tak powiem, mojego takiego, że tak powiem, podejścia ludzkiego do tematu nadużywa, ja bym tak powiedział.
Dobrze, że się rozumiemy. Czy są jakieś oświadczenia i komunikaty? Proszę bardzo. Ja mam takie pytanie, panie przewodniczący, bo podał pan datę, że do 15 listopada trwa nasza kadencja. Wybory są wtedy. Wybory, to znaczy skąd ta informacja, że są wybory? To znaczy już jakieś, bo ja nic nie wiem na tym, że była jakaś uchwała Rady Miasta, nic nie wiem, tylko pytam, skąd to jest. Informacja. Nie słyszałem, po prostu nie słyszałem. Może gdzieś to usłyszałem, ale ja po prostu nie wiem. Jest przygotowany, że tak powiem, statut. Będzie już chyba po pierwszym czytaniu statut dzielnic. Jest ustalone, kiedy odbywają się wybory. Są one, że tak powiem, synchronizowane z wyborami do Rady Miasta. Wybory do Rady Miasta będą, z tego co ja wiem, nie czytałem tego, ale dostałem taką informację, będą w połowie listopada. W niedzielę dokładnie, prawda? 16, tak? Taką informację mam. Myślę, że możemy poczekać troszkę i za chwilę ta informacja będzie chyba napisana. Tak, jak statuty będą uchwalone. Proszę bardzo. Jeszcze jedno proszę pytanie, bardzo. Bo taka plotka gdzieś tam chodzi po... A my się plotkami podobno nie zajmujemy. Nie, no trzeba to wyjaśnić. Żartuję oczywiście. Że ponoć jest jakiś projekt zmiany granic okręgów wyborczych w radach dzielnic. Ale zawsze taka rzecz się dzieje. Związane jest to z tym, że przez 4 lata dzielnica żyje i się rozwija. Są określone parametry, jakie powinien podlegać okręg wyborczy i wtedy wybrany komisarz wyborczy ma możliwość korekty robić. W zależności od tego, jak się pobudują nowe bloki, jest dużo więcej mieszkańców, to trzeba na przykład okręg podzielić. Albo inaczej, jeżeli coś się stało, że mieszkańców było, to trzeba powiększyć. I to się dzieje co kadencję. Czyli u nas też będą jakieś problemy, tak? Mogą być, ja nie wiem czy mogą. Będą. Znaczy jeżeli będą, to na pewno będziemy o tym wiedzieć. Może być Okulickiego, może, ale to tak powiem, ja nie chcę gdybać. Bo widełki, które są, to są chyba od 2,5 tysiąca do 3,5 tysiąca w okręgu. Nie, tak? No, ale nie chcę oszukiwać Państwa, także Pan radny się dowie pewnie w swoim czasie. 1200. Aha, no to ja tutaj nie chcę zabrać. Ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Mamy jeszcze jedną informację, że niestety parking, nie parking, tylko ulica Obrońców Krzyża został przetarg unieważniony ze względu na to, że prawdopodobnie tam jakieś były problemy. Wykonawca chyba wziął za tak zwane pieniądze jakieś za małe. Później zaczęli kombinować z pozostałymi uczestnikami tego, że tak powiem, przedsięwzięcia. Następny miał chyba 500 000 droższą ofertę. Czy tam któryś tam, z którym chcieli coś pokombinować i dyrektor Cebula się zdaje się zdecydował, żeby to unieważnić i ogłosić jeszcze raz. 2 tygodnie i za 2 tygodnie będziemy mieli drugi przetarg. Na ten sam zakres. To jest ta informacja, jest informacja, że Andersa jest już obniżona, będzie przetarg, myślę, że w marcu. Ta część od ronda, od połowy tam, od Baśki, tak, z tego, że tak powiem, przejścia dla pieszych, będzie aż chyba do komisu tam za rondo, jedna strona co prawda, bo na to jest 1 000 000 zł i będzie ogłoszony przetarg. Znaczy będą te znajomości, Tomasz chciał tam. To będzie coś zmieniane, czy nie? Nie. Dlatego, że to żeśmy rozmawiali. To są nasze uwagi, które nie mają przełożenia w dokumentacji. Żeby uwzględnić to, to musiała być nowa dokumentacja. I tak jak żeśmy rozmawiali ze sobą, wydaje nam się, że nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy ten element prowadzili w momencie, kiedy będzie na co czas. Bo to jest droga, do której można doprojektować różne rzeczy i tu nie ma jakiegoś tematu zamkniętego. Tylko na dzień dzisiejszy mamy dokumentację wykonaną na te 3 kawałki i wydaje mi się, że zasadnym jest to zrealizować, póki są pieniądze. Andersa to będzie jedna litra, czy jedno i drugie? To znaczy jedna strona. Jedna strona. Czyli od strony osiedla Kazimierzowskiego. Myślę, że będziemy walczyć, bo pojawiła się informacja, że pan dyrektor Marcinko powiedział, że dzielnica będzie mogła wybierać ulicę do remontu za kwotę 800 tysięcy. W gazecie jest napisane, że już jest to uzgodnione z dzielnicami. Ja nic na ten temat nie wiem.
bo Andersa jest to poprawka budżetowa, a 800 tysięcy, które przeznaczone jest na każdą z dzielnic, to jest inna kwota. I dlatego nie chciałbym, żeby ktoś mi tutaj zarzucał, że nie dbano o środki dla dzielnicy. Powiedziałem, że ja to wyjaśnię, na pewno nie odpuścimy, żeby te 800 tysięcy powędrowało na przykład do dzielnicy 15, co słyszałem, niestety. No, to w tym temacie 800 tysięcy, mam nadzieję, że jeszcze będziemy, powalczymy, jeszcze nie będziemy mieli może tematów, ale będziemy wiedzieć, czy rzeczywiście zostają te pieniądze w dzielnicy. Ja myślę, że druga strona będzie... Może i drugą stroną... Zadowolona będzie. Może, że drugą stroną Andersa moglibyśmy się zająć, bo to jest temat też trudny. Prawda? Chyba jest to trudne przestanie, a może jest też od Wiśleckiego... Bo niektórzy też myśleli, do... Jedni myśleli też, że to pójdzie od razu do Okulickiego, prawda? Ale to jeszcze możemy przejść i zobaczyć, który kawałek jest gorszy. Proszę, pan Zygmunt. Czy zmiana w etapie jest zmienione rondo? Całe rondo nie. Tylko ta strona od domu Wandy. Jedyne rzeczy, które jak już my tam... Te przejazdy są też w fatalnym stanie. Płyty są pod spodem i... Znaczy ja, to co było wliczane do obmiaru, poprosiłem, żeby były w te sięgacze do przejścia dla pieszych, jak się przechodzi w stronę Wandy, te na Broniewskiego, dwa, żeby to wzięli pod uwagę i oni później, nie ukrywam, że musiałem już jechać, bo nie miałem tyle czasu, żeby z nimi tam przespacerować, nie wiem dokąd oni tam doszli, czy zapadli. Już będą robić, to są dwa miejsca, które przez opłatę. Tak, na wyjeździe z Szajnowicza. Raz, dwa właśnie, zarówno nie ma, bo ja tam akurat się widzisz, że chcesz. Nie. No, okej, okay, ale to będzie minął. Proszę, może te 800 tysięcy, może w jakiś tam sposób dołączymy na drugą stronę. Zabierca, żeby większe. To są duże odcinki, muszą być zrobione, żeby lepiej. Proszę bardzo. Zwyczaj taki mam, trzeba się zapytać, te światełka na przejściu, czy będą wtopione, czy nie? No i to jest tak właśnie, że tyle było mówione i nic nie zrobione. Jest mi przykro, no nie, decyzja nie była po mojej stronie. Zrobili tam te słupki. Może jakby to robić ten asfalt, zrobić na czerwono, ten kropowaty. No może to się uda zrobić, ale te światełka widocznie chyba nas spuścili w malinę. Tak mi się coś zdaje. No. Proszę przejść, chciałem zapytać, my zobaczyliśmy. W którym miejscu? No nie wiem, to jakieś nieduże pieniądze, bo to było tylko na pomalowane farbą. Tak, ale tego przejścia praktycznie nie ma. Po paru miesiącach. No i dlatego mówię, że pomalowanie, ale to było tanie. To była jakaś rzecz chyba... Bardzo myślę, że to było na ale nie, ja nie chciałem ci tego robić, bo wiedziałem, że będzie to za chwilę przebudowane. To bez sensu tam wydać 3000. To jest przykład, to jeszcze inne wypowiadanie przejścia. Ale nie było, nie? No to, ale będziemy pilnować, bo to będzie w ramach tej inwestycji, która będzie teraz na Brońcu Krzyża. Żeby to było na przykład. Ale proszę o spokój, jeszcze pan Zygmunt Mieczyński. Zgłosiliście jego pilną sprawę. Przejść, przy przejściu dla pieszych na Kazimierzowskim przy przystanku, tam gdzie były wykopy robione przez leciągi, powstała dziura. Proszę zapisać, bo panie mam gościu. Okej, okay. To jest zapisane na przemysł. Dobrze, tylko uszczegółowym miejscem. Proszę bardzo. Kto jeszcze? Szanowni Państwo, godzina 8, dobra godzina do zakończenia sesji. Dziękuję Państwu. Zamykam obrady 42. sesji Rady Dzielnicy 16.